No dobrze, moi drodzy. Zatem jak zagraliśmy sobie już w jedną grę na Halloweenowym Let's Playu, to jak obiecałem, zagramy sobie jeszcze w jedną grę, żeby był jako tako mały specjal. Mam nadzieję, że nic po mnie nie przyjdzie. Zapraszam do oglądania. Jest i, że tak powiem, gra. Odpala się. W ogóle, żeby zagrać w tę grę, to musiałem ściągnąć, powiem wam, RPG VX Ace RTP, ponieważ inaczej bez tego gra wam nie pójdzie, bez kitu, nie? No dobra, i co my tutaj mamy? Mamy sobie intro. Ojejku, ale słodko. Kiedyś myślałem, że przez chwilę tutaj jakiś jumpscare wyskoczy, no ale no niestety nie wyskoczył. Albo w sumie stety, bo wiem, że niektórzy mogliby się wystraszyć. Ojejku, co my tu mamy? Chyba intro jest jak w oryginale. Tak mi się wydaje, jak w oryginalnym Silver. No. No dobra, to odpalamy sobie. To co, zaczynamy nową grę? It's too late to start over. A no tak, zapomniałem, że przecież ten... nie mogę zagrać w nową grę, bo przecież jest już za późno, bo już gra musi być kontynuowana. Aha, czyli że w opcji nie mogę wejść, bo gra będzie myślała, że ja będę chciał cheatować. Nieźle. Player Black. O kurde, nie zdążyłem przeczytać. Szkoda. Wbijmy sobie w Pokédex. Zobaczmy sobie, co tu jest ciekawego. Halo? Typlosion. Wiecie, co jest najgorsze? Że zobaczcie, wszystko to jest zrobione w screenshotach. Cała ta gra jest w ogóle w screenshotach zrobiona. Można to zauważyć, patrzcie po tym, nie? Że tutaj chyba poziom HP spada, czekajcie chwilę. Patrzcie, widzicie? Meganium, Feraligatr. O Jezu, Feraligatr jest bardzo spoko. Moim zdaniem jeden z moich ulubionych poków, jeżeli chodzi o Silver. Typlosion już został, jakby to powiedział Psy Gambit, spierdzielony. Albo spierdolony. Lugia. Lugia jest w sumie też okej Pokemonem, moim zdaniem. Jak widzicie, mamy tutaj ich fajne staty. Dobra, jak się stąd wychodzi? Okej, spoko. Cancel. Muszę podwójnie wbić. Zobaczmy sobie w status naszego trenera. It's frozen solid. Co? Okej. Okay. O, patrzcie, trochę się coś tutaj rozjaśniło. Pokegear. A, że jest tutaj za zimno i nie mogę nic użyć. Save. Jest za późno, żeby zasejwować. Co ty dajesz w ogóle do mnie? What the fuck? Aha. Opcje crashują grę. No, miła odskocznia, moi drodzy. Miła odskocznia. Pamiętajcie, moi drodzy, żeby nigdy nie wchodzić w opcje w takich oto grach, ponieważ takowe opcje crashują wam zawsze grę. Oczywiście muszę wbić sobie znowu do naszego Pokédexu, tak? Nie, w sumie wejdę do Pokemonów. What the fuck? Daj mi stąd wyjść. No halo, o. Dobra, i możemy teraz sobie iść. I... I'm... Nie, co to było? It's gold. Nie mogę wrócić. Nie mogę już zawrócić, muszę iść do przodu. Ja pierniczę. Powiem wam szczerze, że... Co jak co, fajnie, że tutaj... Meganium has died. Co ty dajesz? Meganium se umarł? Jak on wygląda? Ej, daj mi pokaz, pokaż go. Ja pierniczę. A pozostali? A, to tylko Typlosion wyglądał w jakiś taki dziwaczny sposób, a wszystkie sobie żyją jakoś tak.
Dobra, never mind. Chciałbym stąd wyjść. Fajnie, że jest tutaj w tej grze coś takiego, że wiecie, ten taki szum, co widzimy teraz, odzwierciedla nam jakby to, że jakoby śnieg padał, no nie? Ale to momentami bardzo przeszkadza w gameplayu, zwłaszcza teraz, jak ja teraz sobie gram. Szczerze powiedziawszy. To bardzo mocno przeszkadza. Pidgeot umarł? O kurde, Pidgeot se umarł. Pidgeot to se umarło. Nieźle. Ogólnie będę musiał się w końcu za Pokémony zabrać kiedyś na kanał, w sensie za pełnoprawne let's play. Lugia has died. Jak one wyglądają? Nie to. No. Kurde, to jest upierdliwe strasznie, że muszę podwójnie klikać. Ja pierniczę, jak ta Lugia wygląda? Co oni z tobą zrobili? Tyranitar, tak. Pidgeot, no. Pidgeot sobie niestety już umarł. Chyba mu urwało płetwę. Meganium to już był spierdzielony jakiś czas temu. No i wszystkie sobie jakoś tam żyją, chociaż nie na długo, bo zaraz pewnie wszystkie zginą, znając szczęście. No i dobra, jedziemy dalej. Umcia do góry. Feraligatr has died, wiedziałem! Tyranitar. No, jeszcze lepiej. Ej, to wygląda jakbym ja nie potrafił się poruszać w żaden wypadku. W sensie, zobaczcie w ogóle. To jest lód, nie? Tak, lód chyba w Pokémonach nie działa, bo z tego co wiem, żeby lód poprawnie działał jak w każdej grze, to powinna się postać ślizgać. A jako tako ja sobie tym mogę łazić tutaj, tu i ówdzie. Nie wiem, czy to jest red czy gold. O, wbiłem do jaskini. Ale bekowo wyglądam, nie powiem, że nie. Dobra, idziemy sobie, idziemy do góry. Korytarz jest dosyć długi. I... O! Mamy ten! Pokebola. O, siema, Wild Celebi. To jest dziki Celebi. Perish Song. Mam nadzieję, że ściszyliście sobie odbiorniki, tudzież słuchawki czy głośniki, bo naprawdę te piski są dosyć... Oh. Siemanko. Ja pierniczę, przecież on ma łzy w oczach normalnie. Takie spańta. Nogi w ogóle nie ma. Ale jak uśtykam, ale jak uleję. Dobra, jak to wszystko w ogóle wygląda? I to jest najlepsze, przecież to widać na pierwszy rzut oka, że to jest paint. I to z Windowsa XP, bo takich kolorów nie ma. Dobra, mogę iść sobie dalej zatem. To kuśtykamy sobie do góry. Pewnie... O, it's so cold. Jest zimno. Mother, it feels so cold. Mamo, jest mi zimno. Daj mi, proszę, mamo. Daj mi kocyk. Ogrzej mnie. Uściśnij mnie, bo zimno jest. I can never turn back. Nigdy nie mogę już wrócić. Czyli jakby Blake pisze się na własną śmierć? Tak mam dobrze rozumieć? O cholera, ale białe pomieszczonko. Czyli pewnie jestem teraz gdzieś na powierzchni... Znaczy no na powierzchni, no. W teoretyce pewnie jesteśmy na szczycie tej góry. Góry na... Jezu, góry Silver. Bo wszędzie jest biało, tylko... Co jest zabawne, nie ma nigdzie przejścia. Jak sami zresztą słyszycie, nigdzie przejścia nie ma. I tak to my sobie możemy w nieskończoność łazić w dół. A jednak nie możemy w nieskończoność w dół łazić. Czyli musimy iść teraz tędy.
I tutaj zaraz będzie jeden z tych trenerów, chyba Red. Bo Goldem my gramy, z tego co pamiętam. A jednak nie, kurde, gdzie on jest? Gdzie on, cholera, jest? Halo? Red? A, tu stoi. Dobra. Siemanko, Red. Nara, frajerze. Nie chce mi się z tobą gadać. Nie mogę, dobra. Muszę się cofnąć. Dobra, skończmy tę dziecinadę. Pokonajmy tego głąba. I niech się dzieje, co się ma dziać. Trzy kropki. O kurde, ale żart. Ach ty kawalarzu. Dobra, walczymy z Redem. On Venusaura wrzucił. To my kogo rzucimy? Typhlosiona. Jezus Maria, jakie odgłosy. Dawaj. Venusaur użył Struggle. Typhlosion stracił jeden punkt zdrowia. Okej, okay, Venusaur zginął. Ten już oczywiście znowu swoje żarty, te trzy kropki, ja pierniczę, ale ty masz poczucie humoru. Blastoise. Dawaj. Gin, przepadnij, w gówno wpadnij, Blastoise. No okej, okay, ale Blastoise musiał zabrać jeden punkt zdrowia Typhlosionowi. No i znowu trzy kropki, no ja pierniczę, weź skończ z tymi żartami, bo to już jest za bardzo śmieszne. Charizard. O kurde, Charizard... Ja pierniczę, co ty masz na łbie? Przecież to jest, kurde, czaszka. Charizard has died. O kurde, aż włączyłem sobie tego, Windowsa. Dawaj. Jeszcze mu zostały te 3T, Pokebole. Ja pierniczę, jakie X-y w ogóle. Dobra, Snorlax. A ten Snorlax to co? Jemu w ogóle ten? What the fuck, to wygląda jakby coś zjadł? I wiecie, jakby mu te wnętrzności miały wyjść w ogóle z brzucha. Swoją drogą, bardzo słaby paint tutaj jest zrobiony z napisem Snorlax i tak dalej. Bardzo słabo to jest przedstawiane moim zdaniem. Nie postarali się, jeżeli chodzi o to. Snorlax użył Struggle. Typhlosion stracił jeden punkt zdrowia. Dobra, jeszcze jeden. Przed Mr. Sister Pokemonem. O! Espeon. No to Espeon to kurde. Pstryki go nie ma. No dokładnie. Ale mam jeden punkt zdrowia. I teraz proszę państwa, przyszedł czas na gwóźdź programu. Ja pierniczę, zamknij mordę. To jest pika chuj. I czego Pikachu użyje? Pikachu użył Paint Split. Fuck, Typhlosion zginął i Pikachu też zginął. Kara boska, Red. No i oczywiście standardowo, bo ty nie masz już nic ciekawego do powiedzenia, to spierdalaj. It's over. Over 9000. Destiny Bond. Kurde. Ja pierniczę, ale to po uszach dawało. I tak oto, proszę państwa, zakończyliśmy Halloweenowy Let's Play roku 2018. Właściwie to dwa Halloweenowe Let's Play'e. No bo wiecie, stwierdziłem, że w sumie zasługujecie na takową niespodziankę, więc 5.1 i 5.2. No to będzie taki special z okazji 5. Halloweenowego Let's Play'a. No i cóż, tutaj by się przy okazji pojawiła morda Pikachu, ale jako że od jakiegoś czasu Snow on Mount Silver jest chyba zwalone, tak więc tutaj niestety żadnych krzywych mord ani jumpscare'ów nie będzie. Tak więc hulaj dusza hulajka, la 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 lajka. Więc nie będzie żadnych jumpscare'ów, tylko będziecie słyszeli bardzo cringe'owe, że tak powiem, dźwięki ze strony Pokemonów. Tak więc, jak ja mogę w ogóle ocenić
Snow on Mount Silver. Mountain Silver, przepraszam najmocniej. Jak ja ocenię jakby samą grę opartą na creepypaście, bo chcę tutaj podkreślić, że ta gra jest oparta na creepypaście. Swoją drogą przy okazji odinstaluję RPG ten, bo już nie będzie mi w ogóle na nic potrzebny, tak więc chodź mi tu RPG, gdzie ty jesteś? RPG Maker VX Ace RTP. Spierdzielaj mi z tego kompa, ale już nie jesteś mi kompletnie potrzebny, bo byłeś mi tylko potrzebny do nagrania tego pierdzielonego Pokémon Snow on Mountain Silver. Więc powiem wam szczerze tak. No, gra jest odzwierciedlona... dobrze to powiedziałem? Nie. Gra jest odzwierciedleniem tej creepypasty całej. Jednakże, bo tu jest jeden malutki i zdecydowany problem. Gra miałaby jeszcze większy potencjał, gdyby nie była robiona za pomocą screenshotów. Serio. Mogli już sobie naprawdę przesiedzieć przy tej gierce, poprawić trochę to, a nie, że teraz pojawiają się screenshoty i generalnie przez robienie screenshotów może wam się gra kompletnie rozpierdzielić. Takim dokładnym przykładem był chociażby odcinek PG versus Snow on Mountain Silver u Psy Gambita właśnie, gdzie on po prostu eksplorował sobie opcje i co jakiś czas po prostu mu grę wywalało, ponieważ gra się crashowała. Dlatego moim zdaniem ten, kto zrobił grę opartą na creepypaście, powinien pewne zmiany wprowadzić, moim skromnym zdaniem. Z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że Halloweenowy Let's Play wam się podobał, w sensie te dwa Halloweenowe Let's Play'e. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszelkich filmach, jakie wrzucam. Oraz śledzić grupę na Facebooku, ponieważ tam często daję posty. No i żeby być po prostu z tym wszystkim na bieżąco. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę. No a cóż, życzę wam udanego Halloween i mam nadzieję, że bawiliście się świetnie przez te dwa Halloweenowe Let's Play'e. Na razie, trzymajcie się i cześć!